Na memoriale szachowym pana Alfreda Chrobaka spotykamy pana Tadeusza Helisa, jednego z najbardziej doświadczonych zawodników szachistów Silesii Racibórz, człowieka, który pana Alfreda Chrobaka bardzo dobrze znał jeszcze za życia jego. Proszę powiedzieć, jak pan odbiera ten memoriał tego zacnego racibożanina i takiego ojca założyciela Silesii Racibórz? No, bardzo dobrze to odbieram, bo ja pana Alfreda znałem długie, długie lata, praktycznie on stworzył ten klub. On z nami jeździł na wszystkie ligi, praktycznie traktowaliśmy go jak ojca, nie? No. Panie Tadeuszu, pan ma dzisiaj ile lat? 54 skończone. Wciąż jest pan, no można powiedzieć, topowym zawodnikiem Silesii Racibórz. Pan w tych turniejach tego typu, takich memoriałach, takich zawodach tutaj na tym poziomie, powiedzmy, no osiąga chyba najlepsze wyniki pośród tej grupy szachistów Silesii, powiedzmy tych poza tą drużyną ekstraligową. No tak, można tak powiedzieć, z tym, że ja też tak mało trenuję, mało patrzę na szachy, bo mam pracę zawodową też i po prostu nie mam tyle czasu, żeby siedzieć na przykład nad jakimiś książkami czy trenować. No. Ja tu widzę bardzo małe dzieci, które zaczynają grę w szachy. To dzisiaj chyba jest mniej i tak popularna dyscyplina niż wtedy, kiedy na przykład pan pewnie zaczynał, bo było mniej rozrywek, było mniej takich zainteresowań, które odciągały na przykład od szachownicy. Pamięta pan, kiedy pan zaczął? No ja zacząłem bardzo późno, bo ja zacząłem to praktycznie, poszedłem do szkoły średniej. Okay. Zacząłem bardzo późno, tylko że po prostu miałem zacięcie do gry i chciałem pokazać tym, którzy zaczynali w klubach, wcześniej zaczynali, że potrafię im dorównać. Poziom tego typu zawodów, takich jak memoriał, no pan trochę tych memoriałów tutaj zaliczył, nie pamiętam, która to jest edycja, ale to jest enta już, na pewno piąta, szósta, chyba coś takiego, niestety można powiedzieć, bo to od tego momentu, kiedy pan Alfred odszedł. Ale właśnie poziom, jak pan ocenia w porównaniu do tych innych gier, które miał pan okazję doświadczyć? No poziom jest wysoki, na pewno były też memoriały, które były wyższe, ale teraz na przykład są Mistrzostwa Polski w szachach aktywnych i przypuszczenie, żeby jakby ich nie było, to przyjechałoby tu dużo więcej zawodników takich z tytułami arcymistrzowskimi i jako mistrzowie międzynarodowi. Na pewno byłoby ten turniej był bardziej silnie obsadzony. Bo bywały takie memoriały, gdzie była taka obsada, prawda, że była silniejsza, ale i tak 156 to całkiem sporo. Mamy tu arcymistrza, mamy tu kilku mistrzów międzynarodowych, no, arcymistrza Czech, Weliczkę mamy. No to piękne takie grono, że można się sprawdzić w międzynarodowym. Jeszcze takie ostatnie zdanie, jak pan postrzega te dobre wyniki Silesii, chociaż ona teraz jest taka bardzo międzynarodowa, prawie jak klub piłkarski, taki no, europejski, tak. Prawda, że ma praktycznie mało tam no, barw narodowych, można powiedzieć, znaleźć. No teraz wszystkie praktycznie kluby, patrząc czy na piłkę nożną, czy szachy, tak. Czy różne inne, mają te umiędzynarodowienie. Tak. Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby na przykład w Silesii Racibórz grał zawodnik z zewnątrz, w ogóle W ogóle była pani z Ukrainy, no, pamiętam, dawno. Tak, temu, ale to później było, no. Nie? A na początku to wszyscy graliśmy praktycznie składem narodowym, nie? Nie było nikogo z zagranicy też. Nie. Bo pan pamięta czasy, kiedy właśnie tym składem krajowym, tak to nazwijmy, z towarzystwem pana Orzechowskiego, pana Wieczorka, tak. Państwo też graliście w Ekstralidze. Pan Stryjecki, tak. Graliśmy w Ekstralidze, w pierwszej lidze. Wtedy to była też prawdziwa pierwsza liga, bo nie było Ekstraligi znowu, nie? Przeszliśmy wszystko. Ja praktycznie zacząłem, jak Racibórz awansował do drugiej ligi, pierwszej, drugiej ligi. Nie pamiętam, który to był rok już. No zaciera się, jasne. Nie przypomnę sobie. Jaką pan przyszłość wróży? Szachom Silesii sobie, jak długo pan myśli, będzie pan grał? No powiem panu szczerze, że z latami się człowiekowi nie chce tak jeździć po turniejach. No Silesia, no jeśli będzie na rybek dużo młodych, no teraz widzę, że jest trochę juniorów, no to no, szachy to mają przyszłość, tylko żeby właśnie komputery i te telefony komórkowe tego nie zniszczyły, bo te dzieci potem już jak stają się coraz bardziej dorosłe, to no, patrzą na jakiś lepszy smartfon i tam grają w te gry i po prostu szachy potem
wydają im się zbyt tradycyjne. No, mnie interesuje właśnie takie rzeczy. Dzięki bardzo, fajnie. No.